Cześć wszystkim, z tej strony Michał, witajcie na kanale Klocki z Zapałem. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z budowy Lego Miasta. Na chwilę przerywamy naszą wyprawę do Skandynawii i wracamy do miasta, gdzie zajmujemy się budową najnowszego modulara. Ostatnio pokazywałem Wam parter, na którym zlokalizowana jest kawiarnia i jeżeli jeszcze nie oglądacie tego odcinka, no to w prawym górnym rogu podrzucam Wam link do nadrobienia zaległości, a jeżeli oglądaliście, to pamiętacie zapewne, że zapytałem się Was wtedy, co według Was będzie znajdować się na pierwszym piętrze, czyli na piętrze, którym będziemy się zajmować dzisiaj. I jak się okazało, zdecydowana większość z Was odpowiedziała prawidłowo, że chodzi o sklep muzyczny. Dlatego też umieściłem odpowiedni napis przypisany właśnie do pierwszego piętra, a także dorzuciłem logo tak, aby zarówno mieszkańcy, jak i turyści wiedzieli dokładnie, co znajduje się w naszym budynku oprócz samej kawiarni. Jeśli natomiast chodzi o drugie piętro, no to po raz kolejny mam tutaj zadanie dla Was, abyście odgadli, co dokładnie będzie się tam znajdować. Ja Wam mogę podpowiedzieć, że będzie to rzecz, której jeszcze nigdy nie budowałem ani w mieście, ani w żadnych poradnikach i na pewno całkiem pomocna będzie jedna z figurek znajdująca się w okolicy budynku, która dokładnie, no to już musicie sami wytypować i napisać w komentarzu, co według Was powstanie w kolejnym odcinku. Tymczasem jednak wracamy do pierwszego piętra i jak zawsze zaczniemy od planu. Wcześniej wspomniany sklep muzyczny zajmie tylko część piętra, oprócz niego będę chciał też zbudować mały magazyn, oczywiście będzie też klatka schodowa i mała toaleta, bo jako że nie zbudowałem jej niżej, no to myślę, że w takim budynku wielobranżowym na pewno powinna się pojawić właśnie toaleta, z której będą korzystać użytkownicy wszystkich miejsc, które znajdą się w tym budynku. Ale zanim to wszystko zamontujemy, to jeszcze kilka słów wyjaśnienia w temacie timelapsów, bo tydzień temu powiedziałem Wam o tym, że chcę nieco zmienić sposób montażu moich filmów i pojawiło się naprawdę sporo komentarzy, w których pisaliście, abym z timelapsów nie rezygnował, bo chętnie je oglądacie, a także uczycie się z nich budowania. I tu chciałbym to podkreślić jeszcze raz i Was uspokoić, że w planach nie była całkowita likwidacja timelapsów, tylko zredukowanie ich do tych po prostu ciekawszych rzeczy, jakichś detali, czy na przykład pokazywania Wam ciekawych technik, a nie budowy pustej ściany czy zwykłego terenu klocek po klocku. Zależy mi po prostu na tym, aby skupić się, tak jak mówiłem wcześniej, na nieco bardziej interesujących rzeczach oraz wprowadzić trochę więcej komentarza i wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek będzie takim dobrym przykładem tego, jak chciałbym, aby to wyglądało. I to tyle w kwestii wyjaśnienia, więc możemy teraz przejść do budowania, a zaczniemy od środkowej ściany, którą zbudowałem z cegiełek w kolorze Sand Green oraz dorzuciłem w niektórych miejscach modyfikowane klocki ze studem na boku, tak aby zamontować tutaj za jakiś czas jakieś detale. No i takie ściany z cegiełek mają ten minus, że z drugiej strony nie wyglądają aż tak korzystnie, dlatego pomyślałem, że zrobię coś w takim stylu nakładki zbudowanej z plate'ów oraz tile'i, którą montujemy na naszej ścianie, dzięki czemu po pierwsze wygląda to lepiej niż tył cegiełek, a po drugie jest mniej klockożerne i mniej toporne niż montowanie tutaj kolejnych brików. I skoro tą ścianę mamy już obgadaną, to możemy przejść do montowania kolejnych. Jeśli zastanawiacie się, czemu te ściany są tak dziurawe, no to już śpieszę z wytłumaczeniem. W ostatnich dwóch odcinkach wspominam o tym, że podoba mi się
patent na budowanie takich ścian, które można zdejmować i pomyślałem, że wykorzystam to też w tym modularze, montując je w trzech takich miejscach, do których teraz na spokojnie można sobie zajrzeć w każdym momencie. A pozostając jeszcze w temacie ścian, to na szybko omówimy sobie te zewnętrzne. Postanowiłem zbudować je z ciemnoczerwonych cegiełek, dorzucając ciemno-szare detale, a żeby nie było zbyt ciemno, to dorzuciłem też kilka jasnych elementów. Okna natomiast zrobiłem z dużych elementów w kolorze dark brown i muszę wam przyznać, że mam co do nich trochę wątpliwości. Znaczy wyglądają całkiem spoko i nawet mi się podobają i na pewno prezentują się lepiej od wcześniej testowanych małych okien, ale jest coś w nich takiego, co sprawia, że mam właśnie troszeczkę wątpliwości, chociaż z drugiej strony im dłużej na nim patrzę, tym coraz bardziej mi tutaj pasują i zapewne z czasem moje wątpliwości gdzieś znikną. A jeżeli wy macie wątpliwości co do sensu montowania okien bez szyb, to uspokajam, to nie jest planowane, po prostu nie zdążyłem domówić wszystkich potrzebnych elementów na czas i gdy już przyjdą, to na spokojnie zamontuję sobie je między odcinkami, a tymczasem przejdźmy do wyposażenia sklepu muzycznego. Całe piętro jest już gotowe, jeżeli chodzi o moje pierwsze odczucia po zbudowaniu go, no to na pewno mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z wyglądu ścian zewnętrznych, dzięki użyciu tych ciemnych cegiełek i też ciemnych detali przy okazji. Całość nabiera takiego fajnego fabrycznego klimatu, na którym nie ukrywam od początku mi zależało. A drugim aspektem, z którego się cieszę, jest fakt, że w środku udało się zmieścić naprawdę sporo rzeczy i w samym sklepie muzycznym oprócz instrumentów mamy również też różnego rodzaju płyty, a także akcesoria takie jak słuchawki czy mikrofony, więc można powiedzieć, że każdy z klientów znajdzie tutaj coś dla siebie. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak zamontować piętro nad kawiarnią i liczyć na to, że wszystko się ładnie ze sobą spasuje, a jeżeli chodzi o stylistykę, no to musicie przyznać, że spasowało się to wręcz idealnie. No i co prawda nie mamy jeszcze zbudowanego ostatniego piętra oraz dachu, ale mniej więcej macie już zarys tego, jak to wszystko będzie razem się w tym zakątku prezentować. Na koniec jak zawsze zapraszam was do sekcji komentarzy, napiszcie jak podobało się wam dzisiejsze budowanie i nie zapomnijcie o waszych typach na to, co znajdzie się na drugim piętrze. Jak zawsze przypominam też o łapce w górze oraz o zostawieniu subskrypcji. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.